OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. Choroby i zaburzenia psychiczne, coraz częściej o nich słyszymy, stają się coraz powszechniejsze, jednak nie zawsze tak naprawdę rozumiemy konkretne choroby, a bardzo łatwo stawiamy diagnozy, chociaż nie mamy do tego kompetencji. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Kolegium Medicum, Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o konkretnych chorobach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj jest też tak, że mówimy o zaburzeniach psychicznych, najczęściej mówi się o depresji, ale wydaje mi się, że bardzo łatwo stawiamy też diagnozy i mhm. że to przychodzi no, każdemu, aha, mówimy: Ty masz depresję, ktoś inny ma jakieś inne zaburzenia. I chciałam też o tych. Zaburzeniach, konkretnych porozmawiać. Na pierwsze ogień. Powiedzmy, mm -hmm. weźmy depresję. Jak możemy stwierdzić, czy w ogóle ktoś, kto jest, nie jest profesjonalistą, może próbować stwierdzić, że to może być depresja. Powinien się udać do lekarza. Albo jednak rać sobie na y, własną rękę. Mm -hmm. yy, no, zacznijmy od tego, czy zastanówmy się nad tym, ile znamy określeń na opisanie naszych stanów wewnętrznych. Dlatego, że często zdarza się tak, że, że zjawia się do mnie, do nas yy, yy, młody człowiek, który mówi nam: yy, Mam depresję. Ale gdy zaczynamy z nim rozmawiać, to okazuje się, że yy, obniżony nastrój. Jest tylko jednym z kłopotów, jednym z problemów, którego tego młodego człowieka się pojawia, bo jest też inny stan taki stan, kiedy ta osoba bywa bardzo podekscytowana, ma takie momenty niezwykle intensywnych, również pozytywnych przeżyć, że stan może się zmieniać w takiej sekwencji ekscytacji i smutku w przeciągu dnia kilkakrotnie, że wtedy, kiedy są jakieś stymulujące zewnętrzne bodźce, to nastrój jest bardzo dobry, a wtedy, kiedy one. Znikają, wtedy pojawia się obniżenie nastroju. No i my wtedy nie będziemy mówili o depresji, tylko będziemy mówili o zaburzeniach regulacji emocji, czyli takich, w którym równocześnie w krótkich okresach czasu osoby mogą, mogą pojawiać się trudności w utrzymaniu takiego neutralnego stanu afektywnego. Ale ktoś będzie postrzegał smutek, poczucie beznadziei, jako coś, co jest problemem. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi biegun, nie będzie nim tak bardzo się, będzie się nim tak bardzo przejmował. I bardzo, bardzo często osoby, które zgłaszają się do nas w takiej metaforze. Objawów depresyjnych, gdy zaczynamy wypytywać o objawy, gdy zaczynamy wypytywać o to, jak ta depresyjność kształtuje się w przeciągu przebiegu dnia, no to okazuje się, że mamy raczej do czynienia z czymś, co związane są, jest z takim kłopotem w, w wpływaniu na swój stan emocjonalny, reakcji na to, czy utrzymywaniu tego, żeby różne trudne. Wydarzenia w naszym życiu, czy radosne wydarzenia w naszym życiu nas emocjonalnie nie destabilizowały. Pojęcie depresji jest, myślę, zarówno w takim, na takim poziomie publicystycznym, ale też niestety w jakimś stopniu w psychiatrii bardzo, bardzo nadużywane. Czy w związku z tym, to jest tak, że kiedy idziemy do psychiatry zdiagnozować i nie pada ta diagnoza depresja, czy jakiś jest inny tok leczenia, inny tok postępowania? No tak, bo ja myślę, że jednym z powodów, dla których depresja jest tak często stawianą diagnozą. No jest, to te, jest też to, że jakoś jesteśmy przekonani, że w depresji pomogą nam leki.. Ja? To, to oczywiście jest tak, że leki przeciwdepresyjne są bardzo skuteczne, ale w wypadku głównie takiego zaburzenia, które nazywamy dużą depresją, które, która to, które to zaburzenie psychiczne jest stosunkowo rzadkie i ma bardzo nasilone objawy, zarówno zaburzeń nastroju, jak i zaburzeń rytmów biologicznych. Natomiast wiele depresji ma, wydaje się, trochę inne źródła. Na przykład możemy być smutni, bo jesteśmy w kryzysie dojrzewania. Możemy być smutni, bo dzieje się coś trudnego, niepokojącego w naszym życiu. Możemy być smutni, bo to jest fragment objawu powiązanego z reakcją na traumę, której doświadczyliśmy. Możemy być smutni, bo stan wewnętrzny, jaki mamy, Najbardziej przypomina smutek, a tym stanem, który najbardziej przypomina smutek, jest na przykład jakiś taki rodzaj pustki emocjonalnej, która charakterystyczna jest dla, dla takich krystalizujących się kłopotów osobowościowych. Więc depresji jest bardzo, bardzo dużo i często jest to też taka metafora Taka czapa, taki, taki rodzaj określenia na różnie uwarunkowane, różnie przebiegające i wymagające różnej pomocy stany psychiczne. A czy jest, można też określić taką depresję osób wysoko funkcjonujących, że na przykład młoda osoba. Świetnie się uczy, ma dużo zajęć, wszystko jest załatwione od A do Z, tak jak trzeba. Rodzice są szczęśliwi, mm -hmm. że no, tak cudowne, odpowiedzialne dziecko. A gdzieś tam w środku dzieje się coś, ta, ta młoda osoba czuje, że coś jest nie tak, że gdzieś się to przytłacza, ale wszystko z zewnątrz wygląda super. Mm -hmm. y tu, tu, tu wchodzimy w taki obszar, który jest. Y Trochę mniej precyzyjnie zdefiniowany w takim mainstreamie psychiatrycznym, ale jest dużo opisów tego, co, co pani redaktor teraz powiedziała w, w różnych szkołach psychoterapii, między innymi w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, o, o pacjentach, którzy mają, czy osobach, które mają takie. Cały czas towarzyszące im poczucie braku satysfakcji z siebie, które nigdy nie są do końca zadowolone z tego, co osiągnęły, które w wypadku jakiegoś drobnego niewypełnienia oczekiwań w stosunku do siebie albo takiego sukcesu, który jest jakoś mniejszy niż by się ktoś spodziewał czy, czy oczekiwał, no to, to są takie osoby, u, u których my szukamy ta, takiego obrazu narcystycznego, czyli takiego, w którym... Cały czas wewnętrznie jesteśmy w relacji z takim bardzo surowym, bardzo wymagającym sędzią, którego nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zadowolić. I że to rzeczywiście zewnętrznie czasami będzie przybierało taki obraz depresji, ale to, co, to, to, co jest istotą tego problemu, to to, że my wewnętrznie. Toczymy ze sobą dialog, w którym nigdy nie będziemy mieli takiego ukojenia, y, satysfakcji i przyjemności z tego, y, co robimy, jakie są nasze osiągnięcia, co osiągnęliśmy w życiu, y, jak kształtują się relacje relacje z innymi. No, wtedy tutaj y, główną metodą pomagania będzie, będzie psychoterapia. No, tylko, że niestety tak jest, że. Że ten rodzaj cierpienia powoduje, że, że osoba, która tak w ten sposób cierpi, to będzie raczej poszukiwała kolejnych wyzwań, kolejnych sukcesów. I dopiero z czasem, już raczej w dorosłości, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że no to nie jest sposób na rozwiązywanie wewnętrznego napięcia i że trzeba poszukać, trzeba poszukać pomocy. Mhm. Jeżeli jest pacjent, który ma z tą depresję zdiagnozowaną, ma konkretną ścieżkę leczenia. Jeżeli okazuje się to, że to jest no nie wiem, smutek, go, taki czas obniżonego nastroju, ale to nie kwalifikuje się jeszcze pod depresję. Czy w, co wtedy? Jeśli mówimy o, o, o nastolatkach o dzieciach, to ta depresja, która pojawia się u dzieci, czyli powiedzmy przed 12 rokiem życia, to jest taka depresja, która będzie no, bardziej znacząca klinicznie, częściej niestety też nawracająca i wymagająca bardziej intensywnego leczenia. Natomiast jeśli objawy depresyjne pojawiają się w czasie dojrzewania, to one rzeczywiście mogą mieć bardzo różną naturę, taką trudną do jednoznacznego stwierdzenia w momencie, w którym my rozpoczynamy w ogóle kontakt czy terapię, czy Leczenie pacjenta, więc wtedy przyjmujemy taką, takie zdroworozsądkowe podejście, w której z jednej strony zaczynamy Psychoterapię, gdzie ktoś dialoguje, gdzie, kiedy osoba, nastolatek, dialoguje z terapeutą na temat tego, jak się czuje, jak kształtują się jego relacje, co jest dla niego źródłem cierpienia i satysfakcji w życiu. Z drugiej strony przyglądamy się relacjom rodzinnym i zastanawiamy się nad tym, czy coś może się poprawić, zmienić w sposób, który uczyni dojrzewanie znośniejszym, no i sprawdzamy, co dzieje się w takim realnym. Zewnętrznym życiu tego młodego człowieka, czy są jakieś sprawy wokół niego, które mogą być dla niego źródłem traumy, czy go obciążać? No, jak jakiś rodzaj też nadmiernych wymagań w szkole, bulingu, jakiegoś rodzaju znęcania się, braku satysfakcji w relacjach rówieśniczych, i staramy się tą osobę też wzmocnić tak, aby. Aby świat zewnętrzny, świat, w którym żyję, był yy, yy, przyjaźniejszy. Czyli to są takie wielokierunkowe, wieloaspektowe działania, yy, które no, zmierzają do tego, żeby to, co te elementy, które są takimi czynnikami ryzyka, yy, no, jakoś odwrócić na to. Czynniki korzyści, czynniki, czynniki zmiany. Natomiast jeśli objawy są nasilone, jeśli zwłaszcza dołączają się do tego zaburzenia rytmów dobowych, jeśli obserwujemy nie tylko zły nastrój, ale też spadek potencjału intelektualnego, ktoś zaczyna albo w ogóle nie spać, albo spać za dużo, pojawiają się bardzo negatywne myślenie o sobie, myśli samobójcze. Wtedy też sięgamy po farmakoterapię. I to jest ratunek? Można z tego wejść i później prowadzić satysfakcjonujące życie? No, to, to, to pytanie, pani redaktor, samo w sobie pokazuje też właściwie jakoś nasz sposób myślenia o zaburzeniach psychicznych. Dlatego, że ryzyko, że w biegu życia będziemy mieli zaburzenia psychiczne wynosi mniej więcej 50%. Czyli to oznacza, że. Każdy z nas. No, co, co druga osoba. Czyli że większość, no, nie większość, bo połowa, ale, ale, ale właściwie jest duża, duże ryzyko. Że będziemy mieli jakiś kryzys psychiczny w naszym życiu, że osoby, które spotykamy, że osoby, które odniosły sukces, osoby, które są dla nas idolami, osoby, które chcemy naśladować, są, miały kryzys psychiczny. Czasami też rozwiązywanie tego kryzysu psychicznego powoduje, że robią coś, co wzbudza nasz szacunek czy. Czy podziw? No, i myślę, że to jest powód, dla którego to jest tak ważne, żebyśmy mówili o zaburzeniach psychicznych, żeby młode osoby, które mierzą się z kryzysem psychicznym, wiedziały i rozumiały, że to nie umieszcza ich, przepraszam za określenie, albo użyję, jakimś getcie nienormalnych, tych innych, tych, tych którzy się jakoś odróżniają od reszty zdrowego, zdrowego społeczeństwa, bo, to, bo bo kryzys psychiczny może naprawdę dotknąć każdego i może dotknąć y, każdą osobę z, z naszych, naszych, bliskich. Ja bym powiedziała, że to możemy spojrzeć na to tak samo, jak każdy z nas, większość z nas gdzieś tam złapała kiedyś ospa. Przeszła i jest ok, No, czyli, żeby to tak znormalizować, że tak. dotyczy każdego z nas i nie znaczy to, że jesteśmy jacyś inni. Mm -hmm. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.